Witam Was wszystkich bardzo serdecznie w drugim odcinku z kampanii planami Enet Veil na modzie Divide and Conquer. No i cóż, mamy misję, pójść do Gondoru. No to idziemy do Gondoru, idziemy Trade Rights'y, dziękuję. Czytacie nam kasę, musi nam dać takie 700. Zgodzicie się? Zgodzili się. I teraz idziemy dalej. Tutaj, więc tak, misja wykonana, szkolenie, raport końca tury i mamy generała, którego oczywiście weźmiemy, jak on tutaj siedzi i damy dzięki temu. Tak, nasz generał idzie na Suduri, jak mówiłem. I mamy, fajne oddziałem najemników, ale tak, ty tutaj idziesz. Tego nie zdobędziemy. Ile wy kosztujecie? 235, 135, weźmiemy te dwa oddziały, przydadzą się nam. I raporty budowy. W Dolvoron nam się budowało, to niech pójdą teraz. Myślę, że to pójdziemy. W Katkę Rybaka. Tutaj bym budował Leather Tannera, bo jest tani. A później pewnie będziemy iść w zbrojownię. Więc dobra. Tak, tutaj nam buduje. Możemy szkolić, nie możemy, ale niech tutaj oni siedzą po prostu, bo to są nasi chłopcy garnizonowi w Heorot. No i co? No, mamy tą jedną osadę. Możemy rekrutować wojska i dawać do fortu przy Alkfudzie. Tam mamy tą możliwość. Ale jak na razie tego nie robimy. Zdobywamy tę osadę już po drugiej stronie. Tam będziemy się chcieli rozwinąć. Więc tak to wygląda. Tak, tu jest, wiem, że gdzieś jest też jedna osada. No tam już pójdzie. Ty już tu oblegasz. Tu dołącz. Mamy znowu bandytów. Warto wiedzieć, ale jak na razie nie potrzebuję. Chociaż, no, pójście z czymś takim na Londaer byłoby fajne, nie? Nie mamy żadnej konnicy, to jest jedyny problem. W Chorocie nam się wybudowało, to wiemy drogi. Od razu się przydadzą. I tutaj ja bym chciał poszukać Mordoru. Będą tu gdzieś będzie, a jednak nie mam jak się dostać, ale w tym wypadku ja odpuszczę jak na razie Mordor. I tak, to my możemy znowu porekrutować. No ale czy ja chcę to robić? No ja bym to zrobił, nie bym zrekrutował na przykład mutki Persów, którzy jakoś specjalnie drodzy nie są w porównaniu do tych, a są wiele lepsi. Ale no, weźmy i tych również. Angren Riders. Fajny oddział, 6-8, a ci mają 2-7. Są wiele lepsi, ale też drożsi. Ale nie aż tak dużo. Co weźmiemy ich? W walce oni są na 6-10. To jest też fajni. Weźmiemy ich. I cóż, myślę, że będziemy się nakrzykować na Londaer. Przygotujemy wielką armię. Która po zdobyciu Suduri właśnie ruszy na Londaer. Więc dobrze. Powinniśmy być na plus. Dobra, jesteśmy 800 na plus, więc no, wy idźcie do fortu. Raporty budowy. Fajnie nam wszystko pobudowało się. Kopalnie. Czy tu kopalnie są jakieś przyteczne? Watch Huntersów, gdybyśmy mieli, którzy są fajnym oddziałem. Też sobie było lepsze. Tutaj, pomyślmy, bo to jest stolica, nie? Co? Zrobimy te kopalnie tu jednak. Co dalej? Lond Angren. Tutaj bym wybudował Smoking House'a. Parad Win. Bym wybudował Leather Tannera, bo to jest zawsze jakieś pieniądze. I w Karasie wybudowało, bym wybudował też Smoking House'a. Okej, okay, się nam się zrekrutowali.
Tak, tu już to mamy. I teraz chcę wiedzieć tylko, gdzie jest ta osada. Jest, Argont. Która po zdobyciu tego i tego będzie naszym celem, nie? I to nie będzie, czy to są tylko bandyci. Więc jakieś mega wyzwanie to nie powinno być. Tutaj jeszcze cztury, według mnie oni nam skapitulują. Powinno być najrozsądniej z ich strony skapitulować po prostu. Niech ty idź tam na północ, szukaj nam Dol Guldur i elfów z Lorien i ogólnie. Tam trzeba podpisać umowy handlowe. Potem myślę, że jak to porobimy, dojdziemy do... idziemy do Angmaru i tak od góry wrócimy. Więc no. To będzie też z Angmarem sojusz podpisać. Byłoby fajnie. Angmar, jeśli nic się nie stanie, to on i tak wszystkich rozwali. Też. No jesteśmy niecałe 1000 na plus. Więc tak. Tutaj idziemy, mamy Amon Hen i Rauros. I dobra, wy jesteście... moi mutki Persi, idziecie tu. Do fortu. I tak, raporty budowy w Dolworon nam się to wybudowało. To myślę, że teraz tu budujemy to, Leather Tannera. I tak, co tam się oni właśnie zrekrutowali? Te dwa oddziały tutaj niech siedzą. Tutaj też, dobra. Tutaj się nam ładnie buduje. Możemy do szkoły, jeśli nie możemy. Tutaj no nic nie zrobimy, mamy balisty. Balisty zbudowałem. A tak, nie wiem nawet. Ale no, balisty są całkiem pożyteczne tutaj, na tym modzie. Nie to, co na podstawce. A tutaj by się przydało zrobić meeting hata, bo nie możemy nic rekrutować. Teraz to zauważyłem. Mamy tyle budynków, a nie możemy nic w Angrenie rekrutować. Jak kiedyś grałem prywatnie, to powiem, tą kampanię klanami, no to podbiłem cały zachód tutaj. Śródziemie Zachodnie było moje i fakt, byłem już pod Minas Tirith. Jest dobra. W Barad-dûr nam się to wybudowało. Myślę, możemy wybudować może to Meeting Hata. Byli za darmo. Dobra. I tak, dyplomato. Bym nie zapomniał, to by idziesz dalej na północ. Gdzieś tutaj szukać elfów. Tutaj jeszcze jedna tura. Nie tak z daleko. Myślę, że tutaj by... chcemy zrekrutować dwa oddziały, może jeden ten i jeden tych. I dać tutaj do fortu. Potem oni się przydadzą do oblężenia Londaer. Myślę, bo będą się coś zostawić w garnizonie, nie? To pewnie zostaje jeden oddział bandytów. Ale dobra. Prosimy w górę troszeczkę. Dobra, kończymy turę. Jesteśmy jedną ze słabszych frakcji na początku. W sumie nas na początku wszystko rozjedzie. Szczerze, może Dunland. Mieliśmy wyrównaną walkę, ale... Rokan by nas rozjechał, elfy by nas, wszyscy nas rozjadą. Może jeszcze Bree byłoby porównywalne, więc no. Wszystko inne by nas pokonało na spokojnie. Okej. Okay. Suduri bez żadnej walki, co mi się mega podoba. Bo dzięki temu nie straciliśmy wojsk. Żadnych. Dobra, to jest zada Rohanu. Wojna, Isengard z Gondorem. Ciekawe, ciekawe. Dolworon, zaraz to zajmiemy się. Rekrutacja, droga zablokowana. I teraz tak, wy... idziecie tu, do fortu. Suduri bym wpierw może budował jednak tego Carpentera. Zostawię tutaj jeden oddział bandytów. Wow, jaki spadek kasy. I zaatakujemy to. I to się będzie trzymać w 7 tur. Będziemy to tak osłabiać. Więc tak, weźmiemy tych i jak będzie koniec, musimy się tutaj przysłać oddział. Więc tak, tej drogi. Lond Angen się buduje, już to co chciałem. Karas. Czy to chcemy? To jest Isengard. Już. Ja bym tu szpiega. Nie mogę. Super. Muszę to wybudować. Meeting Hata. I w Chaorocie. Niech będzie Leather Tanner. Tak nie mam już kasy. Całe 16 tysięcy od Isengardu poszło.
Poszło w bardzo szybkim tempie to wszystko. No dobra. Kajandros, wstaliśmy 1000 w prezencie. Fajnie. Raporty budowy. Barad win się tam wybudowało. Jesteś za darmo dzięki temu też. Kolego. By to było fajne. Fishery wybudujemy. Tak samo. Więc dobra. Czy wy dojdziecie potem? Nie dojdziecie, ale możecie tak zacząć oblegać również potem. Dobra. Gdzie turę przed. Czy mogę tutaj szpiega? No nie mogę, bo nie mam też tego, nie? Tinkata. Tam już szpiegów sobie zrekrutował. Mogę podwyższyć i będzie ok. Tak, mogę. Czy w Karas mogę? Mogę, bo jest też na zielono. Angren jest na zielono, bo chcę mieć kasę, nie? Tu nie, w Suduri tego nie robimy. W razie, nie możemy. Nie możemy, bo to jest zamek. Też nie możemy, więc dobra. No, to oblegamy, no trzeba to ich słabno. To jest sobie najgorszy oddział. Stealth Watch. Ci tacy do przeżycia, my też mamy ich dwa oddziały w armii, trzy. Więc w sumie to się nam wyzerwuje. Więc mamy już porządną armię. Jeszcze jak dojdzie w ogóle to, będzie zaje fajnie. Dobra, kończymy. Zapomniałem o tym dyplomacie. Już mamy elf. I tak by nie dotarł, więc to mi tyle. Questu obstawiam, że nie dostaniemy pójść do elfów, niestety. Byłoby fajnie tak pójść do elfów, dostać za to kaskę. Dobra. O, patrzcie, wykrakałem, dostaliśmy. Trade rights. Dziękuję. Mapę mi dacie? Coś za moją mapę? 800? Dziękuję, dali. I szukamy teraz Dol Guldur. Wow, to też jest. Dobra, nie wiem, się budowało. Teraz tutaj szpieg idzie, bo chcę tutaj przygotować pod to. Annihilate Clansman dostaliśmy. Jest sobie oddział, ale niech on idzie tutaj już. Do naszego zioma. I tak, sojusz Anduina z Lorien i tak, budowy. Ale pójdzie, nam się to wybudowało. Ja bym budował tutaj może market? Wiesz? No market jest tani. Patrząc na te inne rzeczy. Angren. My go za darmo, w ogóle jest tam też spadło. Ale myślę, że tutaj pójdziemy w to. Karas. Karas jest takie, jak się odpuszczę. Teorot. Teorocie coś mogę. Mogę tych doszkolić, co to zrobimy. I niech będzie kulturka nasza. I w Suduri myślę, że wybudujemy tutaj to. No i zostało Karas, nie? Biedne. Nic nie zbudujemy, bo nie mamy kasy. Więc dobra. Oblegamy dalej 5 tur jeszcze, więc kończymy turę. I tyle. Nic więcej do roboty tutaj nie ma w tym momencie. Oblegamy Londer, nie mamy więcej armii. Jak połączymy się z tą północą, będzie też fajnie. Wreszcie będą nasze tereny wszystkie połączone. Co chcemy? Weźmiemy. Dobra, tu idziesz, mamy statek, nie chcemy go, bo on jest za 100 tylko utrzymanie, jest jakieś drogie. Dobra, tu mamy szpiega. Niech idzie tutaj od razu. Bo chcę tą setę potem zdobyć też. Idziemy do... To są elfy, ciekawie się dzieje. Dobra, tutaj jeszcze 4 tury, no i Karas. To jest zbrojownia.
innych się nam buduje. Tu są cztery oddziały też gotowe, w tym Mutki Persi. W sumie to jest de facto jeden z najlepszych oddziałów. Bo chyba lepszych nie mamy. To jest śmieszne. Troszeczkę, ale tak wygląda sytuacja, że nic innego nie mamy. Ale cóż, mógłbym to w sumie tu i posłać tu. Ale to bym bardziej chciał tutaj to zrekrutować. Ale tu mam słabe te. Więc nie będziemy nic robić. Zaoszczędzimy kasę na budynek jakiś. Zaoszczędzimy dzięki temu 700. Tak zarabiamy sporo. Mamy zająć Argont. To nam każecie. Nam dacie military unit. Troszeczkę tak... Do dupy to nam dali tą misję. Autentycznie, mega do dupy. Bo nie mam co tam posłać. W tym momencie, naprawdę. Ja tam nie mam co posłać, bo nic nie mam. Meeting hut. Będzie. A tutaj... Smoking House. Tutaj Baradwin. Będzie to. Jeszcze trzy tury. Dobra. Dobra, my jesteśmy pod Balorn. Ja będę chciał zdobyć też. Dobra, to idziemy teraz do Dol Guldur. Trade Rights, oczywiście. Dziękuję. Jesteście bankrutami, ale... Może dać mi za to 500? Tę mapę? Nie. To idziemy szukać Doliny Anduiny. I dobra. Dobra, chodźmy turę. Myślę, że teraz robimy tak, że idziemy tymi oddziałami z tego fortu, fortu rebeliantów i go zajmiemy. Było. Imlandry jest oblężone. Czy sięgniemy? Powinniśmy. Nie sięgnęliśmy. Kurde, to zepsułem. Dobra, Flot Angren. Mógłbym niby zacząć rekrutować, co jest, coś, nie wiem, ale. Niech sobie będzie fishery tutaj. Sojusze. Dobra. No i trzeba znaleźć. Co wystarczy iść na górę, nie? Bo tutaj zaraz będzie i tak czy siak ta osada. Więc dobra, tu jeszcze dwie tury. Niech słabną. Tu mamy. Będzie cała armia, nie? Gotowa wtedy. Myślę, że ta bitwa o ląd daher zakończy odcinek, a dojdzie do niej na 100%, bo komputer nie odpuści. Tu by się potem przydał generał właśnie, by go tutaj zostawić, niech siedzi. Można stolicę tu przenieść. Dobra, tu siedzi. Weźmiemy ten statek, bo jest taniej tak czy siak. Dobra. Alkujemy market. Na bardzo wysokie to nic, ale jak to podwyższa dosyć sporo. Ale nie robimy tego. Tutaj budujemy zbrojownię. W Eorocie myślę nad czymś tanim. Zobaczmy jeszcze co mamy tutaj. Drugie jest Suduri. Suduri może by się jednak ten meeting hall tutaj wbudowało. Potem Fishery. No i Eorocie. Możemy budować to i będzie to. Kulturę naszą. No i dobra, idziemy do dyplomaty, szukać dalej Anduiny, więc tak, jesteśmy tutaj. Czy da się nam za to kasę?
Dziękuję, Dali. I dobra, idziemy na północ szukać Gundabadu. No, Sady mówię, dużo kasy robimy. Nawet Heoro tych razie jest słabszy. Przepraszam, Suduri, ale też jest naszą najświeższą sadą. Więc no, ty tutaj stój, bo się potem przydasz do zdobycia Argondu, który wytrzyma. Jakbym go oblegał. I on wytrzyma 5 tur, więc zdążymy zdobyć tą sadę. Potem będziemy mogli flotą na ten Baleorn ruszyć. No dobra. Mamy całą armię na pasek cały. 20 oddziałów zbieraliśmy. Klanowiczów. No i dobra, bitka. Ich jest 1700, nas jest 3700. Są dosyć osłabieni. Zapiszemy i mówię, na tej walce będziemy kończyć odcinek. Mamy tutaj wargi, pewnie to jest Dol Guldur. Jeźdźców wargów, no. Dobra, zostawcie to i zapauzujemy. To jest duża osada, nie? Jest dobra. Dobra, wy robicie tak, biegiem, bo możecie. I tak, nasi bandyci, bo to jest nasze mięso armatnie, jak mówiłem. Dobra. I teraz tak. Mamy w cholerę oszczepników, więc jest to fajnie. I mamy też dużo łuczników. Więc wy tu. Wy... Po prostu ich rozstrzelamy, nie? Wy tutaj. Dobra. I teraz tak. Bym zrobił, powiedzmy, jedną flankę taką. Teraz druga flanka. Tutaj taka. Nasz generał nie pójdzie tu. No i zostają ci topornicy. Pójdą tutaj. Dobra. Rozstawcie moi żołnierze. Zobaczymy z tych naszych bootkeepersów, czyli nasz najlepszy oddział. To jest już średnia piechota, nie? A widać, już jakieś kolczugi mają na sobie, przynajmniej tyle. No. A wy. Już stoicie. Zaraz róbcie jeszcze to. Już strzelają, pięknie, ładnie. Łanik wycinają w pień. Ciach, ciach, ciach. Dużo łuczników, jak mówiłem, oni mają dużo łuczników w tej armii. Sellswordsów napierniczajcie. Jeszcze na się oczywiście. To jest fajne w tej armii, nie? Że widzicie, co się tu dzieje. No cios to jest tu wyrżnięty w pień. Ale też nam troszeczkę generała zaatakowali. Tutaj się już biją. Z tymi. Dobra, pomóżcie. Są ci najemnicy. Są sellswordcy, okej. Okay. Dobra, mutki persi. Się nimi zajmijcie. Dobra. I w sumie wy w tych. Wy dalej w tych strzelajcie. Wy w tych, jak mieliście. Mocno ci nas pocieli. Dobra. Dobra.
Zaatakujcie. Dobra, atakujemy. Atakujemy, panowie. Nasze najsłabsze jednostki niech idą do przodu po prostu. Wygonicie tych. To jest ten ich najlepszy oddział. W sumie Sellsworthi padli. Patrzcie, nasi mutki Persi zrobili swoje. Wy nie strzelać. Nie strzelać. Nie strzelać, bo zabijacie naszych. Gonić ich wszystkich. Gonić ich. Pięknie, ładnie gonić. Dobra. Mieliśmy 13% do przeżycia. Dobra. No tak, wieża. A ja tu najmniej co obrywałem, więc to mi jakoś nie boli. Mamy bramę, świetnie. Dobra, to jest już koniec. To już jest koniec, myślę, tej bitwy zaraz. Koniec. 400 straciliśmy. No, jak mówię, to najemnicy poginęli, więc... Do przeżycia. A dzięki temu mamy bardzo fajną osadę zdobytą. Dobra. Mamy to. I super, mamy zioma. I tak, jak tu wygląda sytuacja, bo od razu bym wziął tutaj stąd. Tak, teraz trzeba tutaj ładnie poogarniać. Będziemy wpierw meeting hall, bo tego nie możemy. Ale tak, zostawimy myślę tych, bo troszkę oberwali. No i myślę, że te trzy oddziały. I wy idziecie na Argont. Ty włazisz tutaj. Dobra. Raporty budowy. Dolboron. Będzie zbrojownia tutaj. I Karas. Nic nie zrobimy. A ja wam tutaj podziękuję za uwagę. I widzimy się w następnym odcinku. Na razie.